for you. It all begins when you die. Witam was ponownie, z tej strony Halawander i gramy dalej Vampire the Masquerade Bloodlines. Na początku obwieścimy swoją obecność w świątyni Ningjiao. Dobry wieczór. Welcome, kindred, and thank you for respecting our traditions by announcing your presence in our domain. I am Ming Zhao, High Priestess to the people of Chinatown. Can I get you anything? Tea, perhaps? Ja powinnaś wiedzieć, że zabiłem twojego szpiega w Santa Monica. Ah, yes. I am aware that you dispatched one of our operatives. It is of little consequence. Zabawne. Mam dla ciebie kilka pytań. What can I help you with? Szukam zaginionego Nosferatu. So, the great Nosferatu have lost an agent, have they? It was not by my hand, if that's what they think. Skoro nie, to będziesz więcej niż zadowolona z tego, że możesz mi pomóc go znaleźć. I don't know where he is. Perhaps you should speak with Wong Ho about this. Kto to jest? Wong Ho owns the Red Dragon Restaurant. He's a prominent businessman who has garnered much respect among his people. If something is amiss in Chinatown, he may know how to help you. Mam jeszcze kilka pytań. What can I help you with? Opowiedz mi o swoim ludzie. We are called the Kuei Jin, though you may know us as Eastern Vampires. It is a grave misnomer, I can assure you. Pochodzi od Kaina? No. We are not simply some exotic canine bloodline. Ale jesteś wampirem. We are supernatural. That does not mean we are like yourself. We are beings returned through the second breath for a purpose. Drugiego oddechu. The second breath, our rebirth into the supernatural form. It is a spiritual awakening, not some lowly blood ritual meant to spread a despicable curse. Ale jednak jesteśmy podobni. We share superficial similarities. Kuei Jin feed on essences that can be found in blood, yes. But as we refine our existence, rarely are we lowered to consume the bodily fluids of others. Więc już jako śmiertelni możecie wybrać zostanie istotą naturalną. No, we do not choose, but events of our lives can awaken dark spiritual energies. We are not born of the whims of another as the kindred are. To czemu zostaliście wybrani, by zostać istotami nadnaturalnymi? The reasons are as numerous as the Kuei Jin themselves. Each is reborn with a purpose that they must find. Aha. Once their path is evident, they must seek to fulfill it, even if it takes eternity. To brzmi na taką samą klątwę jak przeistoczenie Kaina. On the contrary, it is another chance for us to find our place in the universe. A chance for transcendence. We are not damned, not burdened with an ancient guilt, as in the legend of your biblical progenitor. A propos legend, to słyszałaś może o ankarańskim sarkofagu? Zakładam, że tak. Of course. The entire city is alight with news of its arrival and speculation about one of your ancient vampire grandfathers and his evil apocalyptic plot. Mam rozumieć, że w to nie wierzysz. Kuei Jin do not share your history, nor do we share your false prophecies. Uważaj, co mówisz. Ale co masz na myśli, mówiąc fałszywe? It all serves to distract the kindred. Such a distasteful existence you live, skulking in the shadows, fighting for scraps and fearing the return of your fictitious fathers.
completely oblivious to your true purpose. Rozumiem, że ty masz się za taką, która zna prawdę o wszystkich. No, I do not. But with my help, you might find the path you were meant for. Instead, you stumble through the afterlife, a meaty remnant still clinging to the mortal rib. Przestaniesz kiedyś obrażać rodzinę? You must misunderstand me, young kindred. Certainly I do not mean to offend. Ale tak to wyszło. Niech będzie. Niech będzie. Zachowajmy spokój. Czy wiesz, gdzie jest sarkofag? We seek it, of course. I have two of my best agents looking. It could be a powerful bargaining tool. Kim oni są? Let me just say that I do not encourage you to seek the Ankaran sarcophagus. Ale zostałem tylko wyznaczony i my mamy prawo go mieć. Wy nie, skoro sam powiedziałeś, że to brednie. Idę stąd. I grant you permission to operate in the Quajin domain. For now, may you find your path, kindred. Niech ci będzie. Żegnam. Niezbyt miła rozmowa. Ach, te gwałty w Chinatown. A zepsało mi grę. Okej, tam nie możemy wejść. Ale tu możemy. Zanim pójdziemy do Czerwonego Smoka, rozejrzyjmy się jeszcze. Popytajmy dookoła, zapoznajmy się. Okej, przykro mi Dev, ale muszę. Okej. Ciekawa ręka. Dobry wieczór. Ayashine. Masz 18 lat, prawda? I am she. I am not like all the rest. But I have no vengeance for you. Yet. No czym ty mówisz? Żalałaś? I talk with demon when I should kill it. Crazy. Yes. Nie jestem I demonem. Agree. Ja gadam z lunchem. Tak tylko żartując. Spokojnie, nie ma potrzeby do zwady. Nie jestem demonem, jestem wampirem. I am she, demon hunter. I come to this city for the blood of the demon that killed my master. Do not interfere. My revenge will cut through you if it has to. Nie jestem przyjacielem Quajin. I hunt no Quajin. I hunt Hengeokai. My sensei killed demon that killed my family. And now I take the life of his killer. I follow trail of corpses from Japan to Rosu Angaresu. Rosu Angaresu. Hengeokai is here, and it will die here. Czym jest ten Hengeokai? Hengekostam! Hengeokai is a demon that hides in the skin of man. But it is not man. Wiesz, gdzie on teraz się znajduje? Może być poważnym uszczerbkiem na maskaradzie. I know he is nearby. Edo, I lose its trail. Do you meet Hengeokai? Po czym miałbym go poznać? You would know one when you see it. Dobra. Nie pomaga mi to za bardzo, ale dam ci znać, jeśli go znajdę, ponieważ trzeba dbać o maskaradę. Hontone? I appreciate your concern for my vengeance. Nie. Arigato gozaimasu. Do not pity Hengeokai. It is a bad demon. The kind that make little girl into hunter. Zdam ci kilka pytań jeszcze, jeśli pozwolisz. Nani? Co? Tak... Nani? Dobra. Co wiesz o Quajin? They are ghost people. Ghosts and dead person. I do not like Quajin. I do not like demons. Excuse me. Nie jestem demonem. Zero urazy. Inne pytanie. Nani? To naprawdę ładny miecz. Odkupię go od ciebie. I je! This belonged to my master. It is not cut for demons. No dobrze, kolejne pytanie. Nani?
Co możesz powiedzieć o Hengokai? Hengokai scent smell like sakana, fishes. I don't know why. Maybe other demons know why. Inne demony? Popytam. Mało podpowiedzi, ale trzeba walczyć o maskaradę. Nawet w takim zadupiu jak Chinatown. Obwieściliśmy swoją obecność w Chinatown, możemy w takim razie bezpiecznie chodzić po całym mieście i popytać o inne rzeczy. Dobry wieczór! There is something in this door for everybody. Tak? Everyone gets what they deserve. Co masz na myśli? I'm reminded of a story. A thief named Lin was asked to steal an emerald for the head of his gang. The gem belonged to a man in a Hong Kong triad. Most would refuse this danger, but Lin was anxious to do it, and indeed he did. When Lin returned, he did not want to part with the emerald he stole. He felt that the trouble he went through to take it made his ownership legitimate. The man who hired him did not feel the same way, nor did the man he stole it from. Do you know what happened to Lin? Lin was caught. One man has his gem back, but Lin's employer has nothing. I'd heard this tale from him when he visited my store. Sadly, I had nothing to sell him. Czy to ma jakiś sens? Lin's eyes wanted more than his hands could keep. Ambitious eyes are, sadly, not for sale here at the moment. Though I do have a buyer interested. Do you know when the next eye harvest is, by chance? Żniwa oczne? Lin's body is being kept in a freezer in the back of a local noodle shop, I hear. There are people there who want him intact. But I think his eyes would fill my shelf nicely if they were to wander in. Eye gouge hell. A fitting punishment for Lin. Eye gouge to jest wydłubanie oczu w ten sposób. Oczy, nigdy wcześniej ich nie kradłem. Zawsze ten pierwszy raz, co nie? Zrobię to. I knew you would. What other reason to waste words on the ill-fated? Sprzedajesz bronię? I sell things many would find cruel. But weapons? No. Jaka jest twoja historia? How rude of me not to introduce myself. You may call me Mr. Ox. This is my shop. Do you find it interesting? There are no two like it on the road to hell. Czy słowo Hengeokai coś ci mówi? Nothing. Szukam kogoś naprawdę paskudnego i wścibskiego. Widziałeś kogoś takiego? No. Cholera, dobra, spadam stąd. Mało umówny z niego człowiek. A tak czy inaczej. Oferuje pieniądze, jest handlarzem. Cengs. Dobry wieczór. Hi. Welcome to Cengs Herbal Remedies. I am Cheng. How may I assist you? Hej, to jest takie tak, albo to takie potwierdzenie. Hej. Właśnie po to tłumaczę. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto sprzedaje ziółka. Selling remedies is honest work. I came to America after discharge from Chinese herbal remedies forces to help aging parents restore. Definitely I am now American citizen. God bless the Allegiance flag! Okej,
Daj spokój, wiem, że byłeś w wojsku. Wiesz coś o broniach? Chinese invented gunpowder. Yes, I know guns. A dlaczego je ukrywasz? Hold on, please. These are good remedies for many problems. No credit cards. Doskonale, zobaczmy co masz. Przede wszystkim... Tego nie kupimy, ale kupimy to. Ten szklisty kamień zdaje się mieć płynny środek. Sam kamień jest mleczno-przezroczysty. Twardy jak skała i niepodobny do niczego innego. Posiadanie serca Elizy zapewnia bonus do broni białej w wysokości 1 punktu. Nie wiem, chyba nie chcę tego. Czy warto? On krew też sprzedaje swoją drogą. Drogo, ale sprzedaje. Kupię dwie. Raz. I raz sprzedam ten pierścień, który mieliśmy. Młotek. Nie wiem, chyba go sprzedam, wiecie. No. Tego nie chcę. Będzie mi lepsze bronie, spokojnie. Dobra. Amunicja. Może kupię. On nie ma amunicji do tego, do spaza. Tak czy inaczej. Cześć. Super, Ventru dostali chyba najlepszy strój na samym końcu. Znaczy właśnie chodzi żeby najlepszy strój ogólnie na końcu. Czy ze stroi na końcu ze wszystkich klanów Ventru ma najlepszy, tak mi się wydaje. Dobra, zajrzyjmy tutaj. Okej. Oczy? Zgadza się. I mamy oczy. Po drugiej stronie jest... Co oni tu mają napisane? Coś po japońsku. Po drugiej stronie jest... mój Boże. Ta dziewczynka, mój Boże, jak się nazywała? Si! O, właśnie. Tu będzie starsza pani, którą można ugryźć, zawsze tędy przychodzi. Ale teraz udamy się... Dobra, udajemy się od razu do Oxa. Biała chmura, the white cloud. Mam oczy! You are always welcome here. Proszę, oto one. Yes, they stare ambitiously. Hello, Lin. Do you like it there? These are an excellent addition to my shop. Here, please accept this as a fair trade. I have another test. If it piques your curiosity. Posłuchajmy. I need you to be a bad luck farmer. Do you know what this is? Nie do końca. A customer has bought an unlucky talisman from me and wishes it delivered to an enemy of theirs. I need you to place this in the locker of a patron at the Lotus Blossom Massage Parlor so that the bad luck can bloom. Dobra, zrobię to. My customer has placed a black circle on his enemy's locker. Plant to talisman. Bad luck, farmer. Okej, spokojnie. O ile mi zapłacisz, to zostanę z tobą. Cześć. Sprawdźmy ten pechowy talizman. Gdzie on jest? Gdzie on jest? A, tutaj. Talizman, który wedle prośby pana Oxa masz wsadzić do oznaczonej szafki w Lotus Blossom.
Nie jest to jakieś wyzwanie, dlatego chętnie to zrobimy za forsę. Tym bardziej. Szczególnie, że teraz wydają trochę kasy u Cenga. Dobra, udajmy się do Czerwonego Smoka. Zwierzątko grucha sobie. Dobry wieczór. I'm sorry. Dinner service stopped a little while ago, but our lounge is still open. Przyszedłem na spotkanie z Wongiem Ho. Ming Xiao mnie przysłała. I'll get the elevator. Dziękuję. Second floor, have a good night. Do widzenia. Ale przycisk jest tylko na górę. Hello. O mój Boże. Wchodzi mi tylko, że tylko na jedno piętro można wyjechać, chyba nie ma wyżej pięter, więc czemu mówisz na drugie? Przede wszystkim na pierwsze, bo to nie jest... A nie wiem. Pozwolę się jeszcze rozejrzeć, czy nie ma podsłuchów. Okej. Wong Ho, jak mnie mam. Co się stało? Kiki, my daughter. They grabbed her. They called and said Wong Ho has meddled with Tong for the last time. Tak, ja mam własne problemy. Przy sam nie Ming Xiao, naprawdę są poważne. Ming Xiao? Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. I am Wong Ho, owner of the Red Dragon. Again, I apologize for my inconsiderate behavior. Spróbuję przymknąć na to oko, tym razem. Co tu jest grane? The Tong. A local street gang here in Chinatown just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. Masz jakichś wrogów? I am a man of some prominence here in Chinatown. I have many allies, but there are also many who would like to see my demise. The Tong have chosen the coward's path, using my daughter as leverage against me. Co masz takiego, czego chce Tong? I do not know. I will undoubtedly hear from the Tong very shortly. They will have demands, and then perhaps we will know more. Tak czy inaczej, Wong Ho, muszę pogadać z tobą o czymś bardzo ważnym. Yes, I am very anxious to help you in any way that I can, but as you can see, my daughter, nothing else matters until Kiki is returned to me. I mean no disrespect to either you or Ming Zhao, but I cannot help you until this business is resolved. Zaczynam się niecierpliwić. Wiesz chociaż, gdzie ona jest? No. The Tong have many... wait. Please excuse me a moment. Hello. Zhao. Huh? Yes. How did you... Of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid 1,000 times over. Yes. Of course. Goodbye. To nie brzmiało na Tonga. That was someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the Tong are keeping my daughter. Na Tong, przepraszam. Dobre wieści. Teraz ja potrzebuję twojej pomocy w rozwiązaniu innej kwestii. Again, I am sorry, but until Kiki is returned, I cannot help you. To nie jest dobry pomysł. Ming Xiao nie będzie zadowolona. Perhaps your arrival here is more significant than it first appears. Ming Xiao is a very wise woman, a holy woman, who speaks often with the gods.
Perhaps she sees that our fates are intertwined. Co masz na myśli? Think about it. I am sure the Tong are watching to see what I will do. But you are unknown to them. Perhaps we can use that to our advantage. Nie mam w tym żadnej korzyści. I nie podoba mi się to. Kiki is being held at the Lotus Blossom, a massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me, I will help you in any way that I can. Dobrze, ale potem przejdziemy do interesów. Thank you. I shall wait here until you return. Strike fast. The Tong will not be expecting anyone so soon. Good luck, my friend. Do zobaczenia. Cholera, no. Tak czy inaczej musimy iść do tego kwitnącego lotosu. W celu umieszczenia tego znaku klątwy, więc i tak tam pójdziemy. Ech, chamstwo jedno wielkie. Czy coś sprzedajecie? Sorry. Lu Fang no speak English when he drunk. Innym razem. Sorry. Dobra. Na tym zakończymy naszą zabawę. Udamy się do błękitnego lotosu. Nie błękitnego, Blossom, tak, kwitnącego lotosu. Ale nie od tej strony, co większość uważa. Tak naprawdę zaraz kończymy misję. Wszystkie wczoraj tam, jak widzicie, są krótkie i niespecjalne. Fuck me, ma culpa. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko.